Wojciech Eichelberger. Ja myślę, że to takie celebrowanie życia to jest jeden z wątków. Dzień dobry, panie Wojtku, z którym, dobry, o którym będziemy mogli porozmawiać. Dzień dobry. Dzień dobry. Strasznie mi miło pana poznać. Dzień dobry. Ja tutaj mam... nie, to nie to. Tu jest... O, jeszcze raz pokażę. To jest taki punkt wyjścia do naszej rozmowy. Tak, to pan. W ogóle bardzo fajne zdjęcie, przyznam szczerze. Takie... No, ktoś mnie kiedyś zrobił, nawet nie tak dawno. Tak? Absolutnie. Chciałam planowałam zacząć zupełnie od czegoś innego, ale ponieważ bracia Golcowie to są tak pozytywne, zakręcone osoby i w tak fajny sposób opowiadali o projekcie, który w przyszłym tygodniu będzie miał swój finał, koncert łączący muzykę symfoniczną z muzyką etniczną, którą oni na co dzień się zajmują. I tak sobie pomyślałam, że... Ja bardzo lubię, świetna para. tak pozytywnie nastawieni, tak energetyczni, że tak pomyślałam sobie, że... I kreatywni. Właśnie, że tam, o tej energii, że mam wrażenie, że tyle nas smutku i takiego rozżalenia otacza i takiego złych emocji, że czerpanie od takich ludzi chyba jest czymś fajnym, prawda? To prawda, tak. Żałuję, że się z nimi nie przejechałem, bo też mnie trochę Polska boli, jak to się mówi. Nie tylko pana, myślę. Zresztą z profesor Synyszem o tym rozmawiałyśmy, że niestety sytuacja nie jest zbyt przyjazna, mówiąc delikatnie, ale może do tego wrócimy. Zacznijmy od tej książki. Ja wiem, że pewnie miliard tych samych pytań i wątków poruszonych już zostało i pan wielokrotnie o tym mówił, ale napisał pan coś takiego, że ta książka by nie powstała, gdyby nie kilka osób, którym pan ufa, i które powiedziały panu, że może ona pomóc wielu osobom w jakiś sposób. Czy łatwo jest zaufać w dzisiejszych... Znaczy, nie, zostawmy w dzisiejszych czasach. W ogóle, czy łatwo jest zaufać, bo to nie ma nic do tego. Ja generalnie mam taką słabość, że ufam. Znaczy, to nie jest słabość oczywiście. Wolę ufać niż nie ufać. Lepiej się żyje. Nawet kiedy od czasu do czasu człowiek się rozczarowuje. No właśnie, bo ja to tak powiem szczerze, że się boję. Bo odwrotna strona jest bardzo trudna. Jak już się nie ufa generalnie, to żeby komukolwiek zaufać, to już jest ogromna robota. Rzadko się zdarza. No ale czy te rozczarowania nie powodują, to tak sobie myślę, jak z takim wypadkiem, że jeżdżę, jest wszystko fajnie, mam jakąś stłuczkę, to już mam blokadę, żeby do tego samochodu wsiąść i znowu nim pojechać, bo boję się, że coś się znowu wydarzy. I tak samo z tym zaufaniem, że jak ktoś mnie zawiedzie, to później będę miała znowu problem, nie, żeby tak nie się... Mam. Tak? Jakimś cudem ja tak nie mam. I jak spadam z konia, to wsiadam na niego z powrotem. Wow. No to ja bym pewnie miała z tym problem, szczerze mówiąc. To stara zasada. No. Chociaż z drugiej strony, jak sobie... Ale też w życiu się przydaje. No właśnie, bo tak sobie pomyślałam, że ostatnio, nie wiem, może przechodzę w kryzys wieku średniego w wydaniu kobiecym, bo stwierdziłam, że nauczę się jeździć na motocyklu. Świetny pomysł. I pierwsze dwie lekcje wywróciłam się na tym motocyklu. Nabiłam sobie siniaka, no ale stwierdziłam, kurczę, no jak nie teraz, to kiedy? No więc o to chodzi, no. Ale wracając... I to jest rodzaj zaufania czy wiary w to, że jeśli się odważę na coś i podejmę jakieś ryzyko, to mam szansę na to, że coś dobrego z tego wyniknie. Ale ryzyko oczywiście jest. A czy wydanie autobiografii wymagało od pana pewnego rodzaju odwagi? No tak, oczywiście. To piszę o tym we wstępie, że to bardzo trudna praca. Parę razy żałowałem, że się dałem na to namówić. Bo po pierwsze, pisanie o sobie jest dość nudne. I trzeba się wysilać, żeby jakoś to samemu sobie uatrakcyjnić, nie mówiąc już o przyszłych czytelnikach. A po drugie, trzeba bardzo uważać na tak zwane dobra osobiste innych ludzi, którzy byli i są jakoś częścią mojego życia. I troszczyć się o to, aby w tej książce nie znalazło się nic, co mogłoby tych ludzi jakoś narazić na jakiś dyskomfort, czy urazić osobiście. A czy zastanawiał się pan, pisząc tą książkę? Zapewne tak. Gdzie jest ta granica właśnie szczerości, opowiedzenia o sobie różnych historii, których nie chce pan przekroczyć, że zostawia jednak coś dla siebie? Oj tak, no ta granica oczywiście istnieje i
nawet w paru momentach nieoceniona pani redaktor zadawała mi słusznie pytanie, czy pan na pewno to chce w tej książce zostawić. Bo zdarzało mi się rozpędzić czasami trochę za bardzo. Chociaż gdzieś tam czułem w tym jakąś wartość, ale prawdę mówiąc, ja tą książkę w dużej mierze pisałem z takim moim nastawieniem zawodowym, skrzywieniem zawodowym, żeby z tego był jakiś pożytek dla czytelnika, tak? Żeby dzielić się takimi sprawami, które były jakoś trudne w moim życiu, ale pokazywać też sposób, w jaki udawało mi się to przynajmniej w jakiejś mierze przekroczyć. Czy dzisiaj, już z perspektywy jakiegoś tam czasu, bo ja myślę, że pewnie z każdym dniem, z każdym miesiącem, z każdym rokiem jakiegoś dystansu pewnie do tej książki pan nabiera i do tego, co się w niej znalazło. Czy dzisiaj, tak jeszcze dość na świeżo chyba, patrzy pan na nią, że to jest faktycznie to, co chciał pan przekazać? Tak, tak. Generalnie jestem zadowolony z tej książki. Chociaż oczywiście jest to duża ekspozycja społeczna, można powiedzieć. No, zdaję sobie sprawę z tego, że ta książka może trafić też do ludzi, którzy z różnych powodów będą głównie nastawieni na to, żeby oceniać autora, tak? a nie czerpać z tej narracji. Ale oceniać pozytywnie czy negatywnie? No, z pozytywnymi ocenami nie ma takiego problemu. Ale, no właśnie. Wiem przecież, no, każdy, kto jest w jakimś sensie osobą znaną i rozpoznawalną, no, ma też sporą grupę tak zwanych zagorzałych przeciwników czy wrogów. Mam nadzieję, że ta książka też niektórych z nich może uspokoi i przekona trochę do mnie. A jak pan radzi sobie, czy w ogóle zwraca pan na uwagę na te negatywne opinie, na tą krytykę, na ten wszechobecny, wylewający się hejt na wszystko i na każdego wokół? Ja się tym w ogóle nie interesuję. Prawdę mówiąc, nie czytam opinii anonimowych. Mnie interesują tylko opinie podpisane, tak, znaczy, żeby ja wiedział, kto tam jest i wtedy chętnie wchodzę w jakiś dialog. A jak pan w takim razie traktuje to, co dzieje się w naszym kraju, jeżeli chodzi o właśnie takie bardzo negatywne postrzeganie i ludzi, i zjawisk, i sytuacji geopolitycznej, i ten wszechobecny właśnie, tą narastającą wszędzie agresję? Inaczej, co się z nami Polakami takiego złego dzieje, według pana oceny? Ja już o tym pisałem i próbuję pisać w różnych miejscach i mówić. To bardzo złożone przyczyny tego zjawiska są. Oczywiście one są tak związane wręcz z uwarunkowaniami historycznymi, które dziedziczymy niejako w kulturze czy w systemach rodzinnych. I generalnie takim podglebiem tego zjawiska, najbardziej ogólnym, co oczywiście nie znaczy, że dotyczy ono wszystkich, jest takie skumulowane historycznie upokorzenie. Kiedyś napisałem taki tekst, gdy po raz pierwszy obecnie rządząca partia doszła do władzy i wszyscy nie mogli się otrząsnąć z jakiegoś szoku. Ten tekst był publikowany w Wyborczej, nazywał się Rewolta upokorzonych. I oczywiście są też ewidentne przyczyny różnych błędów politycznych i w polityce społecznej, które były popełniane przez poprzednie ekipy, przez te takie zauroczenie i zachłyśnięcie się takim liberalnym kapitalizmem, konsumpcjonizmem i tak dalej, i odpuszczeniem wielkich grup ludzkich, które czuły się
uzasadnionych powodów upokorzone. A jeszcze ta historia, prawda, w której nasz naród odniósł wiele takich upokorzeń, no tutaj się jak gdyby przyczynia do tego, że ta reakcja była taka silna. Mhm. Również jest silna, właśnie się nasila, niestety w jakiś niepokojący sposób, bardzo niedobrze podsycana przez obecnie ludzi, którzy są przy władzy. Więc no taki jest to mniej więcej powód. Ja mam takie poczucie, że to cały czas gdzieś nas, tak jak pan mówi, gdzieś w nas się działo, a teraz przez to, że jest na to przyzwolenie, to wszystko, te wszystkie demony tak, wylazły. Tak, oczywiście, tak. I to jest bardzo smutne i bardzo niebezpieczne. I na pewno na dłuższą metę nie służy Polsce w żaden sposób. To jak z tym walczyć to może nie jest dobre słowo, bo źle się kojarzy, ale co można z tym zrobić? Jak to naprawić? Jak z tego wyjść? No, to ja nie jestem specjalistą. Zmienić władzę. Tego, ja pracuję z ludźmi, konkretnymi ludźmi, którzy zgłaszają się do mnie z jakąś prośbą o pomoc w rozumieniu czegoś w sobie czy w swoim życiu i poprawieniu jakości tego życia. Więc można powiedzieć, że pracuję, jak to się mówi, u podstaw, bo to, co się dzieje w sferze społecznej i politycznej, jest w gruncie rzeczy generowane przez to, co my mamy w głowach, jak to się mówi. Tak? I w resentymentach różnych niezałatwionych. Więc generalnie moja odpowiedź na pani pytanie jest taka, że trzeba pracować ze świadomością ludzi bardzo silnie, czyli zwalczać dezinformację, dawać jak najwięcej rzetelnych informacji, dużo wiedzy, zadbać o jakąś nowoczesną edukację młodych ludzi, jakości mediów i tak dalej, i tak dalej. No, nie ma innego wyjścia, bo oczywiście można wygrać wybory, tak? I pewnie będzie jakaś kolejna odsłona TKM tak zwanego, ale to nie załatwi sprawy. To nie jest leczenie przyczynowe. Leczenie przyczynowe to jest naprawdę praca z ludźmi i docieranie do każdego człowieka z perswazją i z jakąś dobrą wolą. A na koniec, wracając jeszcze do książki. Jak pisał pan tą książkę, jakieś pewnie były podsumowania, to zastanawiał się pan nad tym, czy dzisiaj czegoś robię? Czy coś zrobiłby inaczej? Mógł być w innym punkcie swojego życia na przykład? No oczywiście, tylko że to tego typu refleksja jest mało sensowna. Rozmyślanie o tym, co by było, gdyby... To ja muszę przyjść do pana w takim razie na lekcję. Ma taką podstawową wadę, że my nigdy nie będziemy wiedzieć, co by było, gdyby sprawy potoczyły się inaczej. Jest mnóstwo ciekawych dzieł sztuki, które pokazują teraz takie możliwości, prawda, że filmy szczególnie, tak, że gdyby tu zapadła decyzja inna, to prawda, scenariusz tego filmu zupełnie i inaczej, narracja tak. Potoczyłaby się zupełnie inaczej, ale w realnym życiu my tego naprawdę nigdy nie będziemy wiedzieć i można powiedzieć, skazani jesteśmy na własne błędy i na to, żeby je potem mozolnie naprawiać. Czyli jest sens zatem wracać do przeszłości i analizować to, co się wydarzyło? W tym sensie tak, żeby wyciągać z tego wnioski, ale nie żałować, że to się wydarzyło, bo skoro się wydarzyło, to widocznie nie było innego wyjścia, musiało się wydarzyć i naszą sprawą jest ogarnąć się jakoś w takim trudnym temacie i starać się nie powtarzać tego błędu. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Polecamy Długi Weekend, już mówiłam o tym dzisiaj 28 razy przed nami, więc myślę, że to doskonała lektura.
No chociażby. Już trochę mi wstyd ją polecać, ale polecam. No jak to, no? Skoro trzeba się było z tym liczyć, że będzie promocja i trzeba będzie mówić o tym. Właśnie, co, i nigdy nie będę wiedział, co by było, gdybym jej nie napisał. A czuje się pan obnażony po napisaniu tej książki? Nie, że tak... ona mnie nie obnaża w sposób, którego ja bym nie, na który bym się nie decydował. Wszystko pod kontrolą. Bardzo dziękuję za to spotkanie w takim razie. Ja już zaczęłam czytać, nie miałam czasu jeszcze całej, ale dzięki serdeczne. Wszystkiego dobrego życzę. Dobrego. Dziękuję pięknie.